Hej, cześć śwoneczko wszystkim, z tej strony Michu i witam was na moim kanale. A w dzisiejszym odcinku top 5, a raczej niepełne top 5, bo niestety się nie udało. Procesorów do około 600 zł. Niestety ale sytuacja na rynku, jeżeli chodzi o podzespoły komputerowe jest bardzo, ale to bardzo słaba, wręcz bym powiedział, że tragiczna, nie pamiętam takiej sytuacji na rynku komputerów PC, którym interesuje się jakoś od 9 lat, żeby nie było. Podzespołów, e, znakomitej większości, na szczęście procesory są, ale to też nie jest to, czego my, konsumenci, byśmy oczekiwali. E, dlatego, że procesory AMD są słabo dostępne, a dodatkowo horrendalnie drogie i główne skrzypce w dzisiejszym zestawieniu będzie grał Intel. Jeżeli chodzi o karty graficzne, to pewnie wszyscy wiecie, że jest jeszcze gorzej. E, jedyny czas, jaki jest dobry, żeby kupować jakiekolwiek podzespoły to na przykład czas jest dobry na zakup dysku SSD, na zakup obudowy, zasilacza, czy pamięci RAM. chociaż pamięci RAM też już powoli drożeją, co zauważyłem. także jak ktoś chce kupić ramy do kompa, to spieszcie się. Natomiast dzisiaj znalazłem 4 procesory. Oczywiście nowe, żeby nie było, będzie też z, z używanymi procesorami, ale musicie na to zaczekać. Piszcie w komentarzach, czy chcecie serię z używanymi procesorami i do jakiej kwoty. Myślę, że tak do 300 zł zrobimy. Natomiast dzisiaj nowe procesory do około 600 zł. I pierwszym, najtańszym procesorem w zestawieniu jest Intel Pentium G6400. Jest to procesor dwurzeniowy, czterowątkowo, taktowań 4 GHz, posiadający 4 Cache'u. Możecie go kupić za około 259 zł. Jest to oczywiście procesor na socket LGA1200, czy tam 1200, jak kto tam woli. Jeżeli chodzi o ten procesor, to wiadomo, nie jest to demon prędkości, z grami sobie radzi, ale na pewno nie pogracie tutaj na ustawieniach wysokich, czy ultra, też... Spora część gier będzie chodzić tak sobie z racji tego, że macie tutaj dwa rdzenie, A no teraz już takie cztery to jest minimum, uważam. Natomiast do jakiejkolwiek konsumpcji treści, czy do oglądania filmów 4K, czy tego typu, czy nawet no grania, tylko że w niższych ustawieniach ym, graficznych i tym podobnych, nada się. E, dodatkowo kosztuje tanio, mało, no jest tani. Ma dosyć wysoki zegar, bo tak jak mówiłem, 4 GHz. E, wykonany z placu technologicznym 14 nm, ma 58 W TDP i obsługuje maksymalnie pamięci DDR-4. E, o taktowaniu e, 2666, przepraszam. E, generalnie, jednostka uważam, że całkiem niezła. Spokojnie na bazie tego procesora możecie złożyć, e, możecie złożyć fajny komputer do modernizacji. E, za około Niecałe 1000 zł chyba będziecie mieć taki procesor płyty na H410, dodatkowo będziecie mieć RAM, dysk SSD, obudowę i zasilacz. W przyszłości możecie dołożyć tej karty graficznej. Myślę, że karty graficzne pokroju GTX 3050, jeżeli wyjdzie w końcu i kiedy, i jeżeli będzie dostępne, oczywiście będą się świetnie komponowały z tym komputerem. Oczywiście nie każdy oczekuje nie wiadomo jakiej wydajności. Na przykład w CS ten procesor sprawdzi się świetnie w lolu, również nie najgorzej. Także, jak ktoś gra w jakieś tam proste gry, sportowe, to uważam, że to jest dobry wybór. Następną propozycją jest już dużo lepszy procesor, bo jest to i3 10100F. Ta literka F oznacza brak zintegrowanego układu graficznego, także miejcie to na uwadze. Niestety nie złożycie tutaj taniego fajnego komputera bez karty graficznej, bo niestety jej nie posiada. Wersja z kartą graficzną jest droższa, jak widzicie, o ponad 100 zł, także jak ktoś może zainwestować, spoko, nie ma problemu, natomiast jak ktoś nie może zainwestować, warto wziąć ten procesor. Tutaj mamy 4 rdzenie, 4 rdzenie, 8 wątków nawet chyba. O ile mnie pamięć nie myli, ale nie chcę was Skłamać, więc sobie tutaj szybko zjedziemy. Dokładnie 4 rdzenie 8 wątków. E, częstotliwość taktowania 36 GHz w trybie turbo do 4,3 GHz. Również wykonany w technologicznym procesie 14 nanometrów. Również obsługę pamiątki 2666 MHz i posiada TDP na poziomie 65W. I ten procesor świetnie sobie radzi w grach, jest naprawdę zarąbistym takim entry, nawet powiedziałbym, że mid-levelem do grania w gry tutaj już Cyberpunk czy tego typu tytuły ogracie sobie bez najmniejszego problemu w bardzo przyzwoitym FPS-ie. Ten procesor świetnie będzie się komponował z kartami graficznymi pokroju kroju, na przykład rtx -a 3060, 3060 Ti, rx -a 5700 XT, czy też 6700... Nie będzie tutaj najmniejszego problemu. Uważam, że to jest chyba jedna z najlepszych i najbardziej opłacalnych na ten moment jednostek, jeżeli chodzi o procesory do zakupu. Tylko niestety muszę Was zasmucić jedną rzeczą, ponieważ Intel właśnie się wypowiedział niedawno, że. Nowe procesory 11 generacji nie będą kompatybilne z płytami na chipsetach H410, B365, czy tam Z490, więc to jest, no to jest informacja, której większość mogła się spodziewać. Jednak jak to się mówi, niby człowiek wiedział, ale jednak się łudził. No i niestety nie będzie tutaj obsługiwane, nie będą te procesory obsługiwane na starszych płytach głównych. Także weźcie to pod uwagę, że już nie zabgradezujecie do 11. Generacji na płytach z chipsetem H410 i tym podobnych. Następną jednostką jest Intel Core i 59400F. Jest to już naprawdę, można powiedzieć, leciwy procesor z tego względu, że. Jest to już dwie generacje do tyłu, praktycznie, no bo zaraz wychodzi 11 generacja i to naprawdę lada chwila. Natomiast wciąż oferujący świetną wydajność ten już posiada 6 rdzeni, e, także tutaj jeżeli chodzi o e, liczbę rdzeni sprawdzi się znakomicie, skomponować go można z układami graficznymi pokroju RTX nawet 3070, nie powinno być tu jakiegoś wielkiego zdławienia. Jest to konkurencja dla e, Ryzena e, 3600, mamy 6 zdań, 6 wątków, e, taktowanie procesora Ryzen jest niskie, jest to 29 GHz w trybie turbo leci nawet do 4-1 GHz. Tutaj mamy również TDP 65 W oraz procesor 14 nanometrów. I pamięci również są obsługiwane 2666 MHz. Uważam, że to jest spoko wybór, jeżeli nie planujecie jakiejś tam modernizacji. Ja natomiast wolę zawsze mieć jakąś drogę otwartą do modernizacji, więc z reguły staram się kupować platformy, które są przyszłościowe, czy też no, wiecie o co chodzi. No i tutaj już nie mamy soketu LGA 1200 czy 1.2.0.0, tylko mamy jeszcze tutaj Socket 1151, więc tutaj już totalnie nie zrobicie upgrade'u, chyba że na i7 również dziewiątej generacji, ale to już wybór pozostawiam Wam, czy tego chcecie, czy nie. Na pewno ten procesor lepiej sprawdzi się w streamingu niż i trójka na pewno większy FPS osiągniecie również w grach, które korzystają z wielowątkowości i wielorodzeniowości No i ostatni procesor w naszym zestawieniu jest to Ryzen 5600 AF. Jak widzicie, cena jest jego zaporowa, bo 569 zł za procesor z 2018, no, może 2019 roku, bo już nie pamiętam, jak, jak to z tym AF było. W każdym razie jest to Ryzen 5 2600, tylko, no w sumie to praktycznie niczym się nie różni niż od Ryzen 2600, również jest wykonany w 12 nanometrach, to można, można go pociągnąć pod drugą generację Ryzenów. Generalnie, jeżeli chodzi o ten procesor, to tak, komu bym go polecał? Przede wszystkim osobom, które chcą jeszcze skorzystać z udogodnień platformy AM4, czyli tej rozwojowości, ponieważ piąta seria procesorów, która niedługo wyjdzie od AMD, będzie jeszcze pasowała do gniazda AM4 i będzie wspierana przez starsze chipsety, więc jak kupicie sobie takiego Ryzena plus płytę na B550, to bez problemu Wam później odpali nowy procesor, który ma być aż o 30% szybszy od swoich poprzedników, czyli od generacji trzeciej, tudzież czwartej, zależy jak kto to rozkminia. Więc no nie zamykacie sobie na pewno drogi do, do upgrade'u, to jest przede wszystkim pierwszy plus. Drugi plus jest tak że mam tu 6 zeni i 12 wątków, więc jak chcecie coś streamować, chcecie nie wiem, montować filmy czy coś takiego, to to jest lepszy wybór niż wcześniej wspomniana i5. No i dodatkowo macie tutaj odblokowany mnożnik, jako jedyny procesor w tym zestawieniu ma odblokowany mnożnik, można go podkręcić i te już 1600 AF-y kręciły się lepiej niż generacja pierwsza, na przykład 1600X, którego posiadam, bo u mnie przebicie bariery 3,9 GHz okupowane jest napięciem 1,45 V, które już nie jest zbyt bezpieczne. No i tutaj mamy TDP 65 W, no oczywiście technologia 12 nm, tak jak wspomniałem na początku filmu, no i procesor obsługuje pamiątki 2933 MHz, czyli również najwięcej z całego zestawienia. No niestety piątego procesora zabrakło przez sytuację, jaka jest na rynku. Zaprezentowałem wam te cztery procesory, które uważam za e, wybór jedyny sensowny na ten czas. E, no i też całkiem niezły, biorąc pod uwagę, na przykład i k 10100F. Decyzję pozostawiam wam, czy warto kupować teraz procesor. Odpowiedzcie sobie sami. E, zależy do czego oczywiście potrzebujecie komputera. No, i generalnie to tyle, jeżeli chodzi o to zestawienie. Piszcie w komentarzach, jakie następne top 5. Mam nadzieję, że się uda zrobić top 5. Chcielibyście zobaczyć, czy jest części nowych używanych i jakich konkretnie. Kliknijcie łapkę w górę pod filmem, kliknijcie subskrypcję oraz dzwoneczek, żeby być na bieżąco z moimi produkcjami. Wbijacie na mojego Instagrama michu.tv oraz na moją grupę na Facebooku mordeczki Micha oraz na Discorda wszystkie linki w opisie. No i wszystkie linki do zakupu tych procesorów znajdziecie w opisie tego filmu. Dzięki za oglądanie. Trzymajcie się. Hej.